Dziedzictwo odcinek 217. Zeyer odkrywa prawdę. Co się wydarzy? Zeyer przypadkowo odkrywa wszystkie dokumenty, które Zuhal i Iqbal sfabrykowali przeciwko niej. Jak poradzi sobie z tym ciosem, który zadali jej za plecami? Jak potoczy się ich konfrontacja z Yamanem po tym wszystkim? Czy ich związek dojdzie tuż do końca? Dowiedz się, co się wydarzy w odcinku 217 tureckiego serialu Dziedzictwo. Zostanie on będzie można obejrzeć w piątek 16 lutego i wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05. W odcinku 216 tureckiego serialu Dziedzictwo Yaman zdaje sobie sprawę, że po wszystkim, przez co przeszła Zeyer, nie będzie łatwo odzyskać jej zaufanie. W końcu zaufanie nie jest przedmiotem, który w każdej chwili można umieścić z powrotem na swoim miejscu. Yaman próbuje wszelkimi sposobami uczynić Zeyer szczęśliwą. Zeyer nie może uwierzyć, że koszmar dobiegł końca. W skrócie, co dzieje się w odcinku 217 tureckiego serialu Dziedzictwo? Zeyer błaga Yaman o ujawnienie przyczyny zmiany jego postępowania wobec niej. Wujek Yusuf odpowiada jej, że już nigdy nie chce widzieć jej cierpienia. Zeyer zastanawia się, czy koszmar w końcu się skończył. Sultan żałuje przed Kiraz i prosi ją o wybaczenie za swoje niesprawiedliwe zachowanie wobec niej w przeszłości. Sultan oznajmia Kiraz, że byłaby najlepszą kandydatką na żonę swojego wnuka, Ali. Kiraz jest bardzo zaskoczona tymi słowami. Zeyer, Yaman i Yusuf wracają do posiadłości. Zeyer wchodzi do pokoju i widzi swoją ulubioną książeczkę z bajkami pozostawioną tam. Zeyer nie może powstrzymać swoich łez przed gestem Yamana. Zeyer wychodzi na zewnątrz i znajduje rozdarte przez Iqbal i Zuhal listy między nią a Kevser. Natrafia także na fałszywe wyciągi bankowe, z których wynikało, że przelała duże sumy na Selima. Zeyer słucha sfabrykowanych nagrań i zdaje sobie sprawę, że Yaman uwierzył w sfałszowane dowody. Tymczasem Yaman przygotowuje nowe niespodzianki dla Zeyer. Ona wraca do posiadłości i wręcza mu wszystko, co znalazła. Zeyer mówi Yamanowi, że w przeciwieństwie do niego, nigdy nie miałaby wątpliwości, gdyby zaufała komuś. Yaman błaga Zeyer, aby go wysłuchała, ale ona odmawia i zamyka się w sypialni. Yaman zdaje sobie sprawę, że nie ma odwrotu. Wstrząśnięty, uderza pięścią, sultan udaje chorą i nalega, aby Ali wziął wolne dni, aby opiekować się nią razem z Kiraz. Zeyer idzie do Iqbal i pyta ją, dlaczego ukrywała działania swojej siostry. Ona błaga ją o wybaczenie. Yenger błaga Zeyer, aby dała Yamanowi szansę i wysłuchała go, ale ona stanowczo twierdzi, że jest już za późno. Pełne podsumowanie treści odcinka 217. Ciocia Sultan przeprasza Kiraz, że od samego początku była dla niej bardzo niegrzeczna, kiedy przyszła do tego domu. Ciociu, nie mówmy już o tym.
Dobrze, ale chcę ci powiedzieć, że znalazłam dziewczynę, która będzie żoną Ali. Dziewczyną, którą wybrałam dla Ali, jesteś ty, moja córko. Kiras jest zaskoczona. Ciociu, jak możesz tak pomyśleć? Między nami a Ali nie może być nic takiego. A jeśli komisarz usłyszy o tym, jak go spojrzysz w oczy? A co w tym złego? Tak bardzo do siebie pasujecie. A ty usiądź i przemyśl, kto oprócz Ali? Ciągle myślisz o nim, martwisz się o niego. Dlatego dobrze przemyśl to, co ci powiedziałam, a potem powiedz ostatnie słowo. Yaman, Zeyer i Yusuf wracają do posiadłości. Yusuf szybko biegnie z kopertą kamieni, aby pokazać je wujkowi Zia. Proponuje mu ułożenie ich na tarasie obok kwiatów, a obaj idą tam. Zeyer mówi Yamanowi, że pójdzie zostawić swoją torbę. W sypialni na łóżku Zeyer znajduje swoją ulubioną książeczkę z dzieciństwa. Jak, i to jest pierwszy nakład? Zdziwiona Zeyer i łzy pojawiają się w jej oczach z podekscytowania. On ją znalazł dla mnie. Myśli Zeyer, a na jej ustach pojawia się uśmiech. Akcja przenosi się na taras, gdzie Yaman obserwuje, jak Yusuf i jego brat tworzą figury z kamieni. Na drzwiach tarasu pojawia się Zeyer, która uśmiecha się szczęśliwie do Yamana i ponownie wchodzi do domu. Zeyer ma trudności z radzeniem sobie z nagłym wybrykiem u Yamana, wychodzi na spacer. W ogrodzie posiadłości zastanawia się, czy będzie mogła wybaczyć Yamana. Zeyer wychodzi z posiadłości i kilka metrów od niej, obok śmietników, widzi, jak biedny mężczyzna, którego wózek jest pełen śmieci, przewraca się, a starszy człowiek upada na ziemię. Zeyer natychmiast podchodzi, aby pomóc i podnosi bezdomnego, a następnie pomaga mu podnieść także wózek. Zaczyna zbierać rozerwane worki ze śmieciami, gdy jeden z nich rozerwał się i rozsypał. Zeyer pochyla się, aby zbierać rozsypany papier, gdy znajduje porozrywane zdjęcia siebie z Selimem oraz inne dokumenty dotyczące operacji finansowych, których nigdy nie wykonywała, oraz listy do swojej siostry. Czy to ja napisałam to do siostry? Wszystko to kłamstwa, oszczerstwa? Myśli Zeyer, a jej ręce drżą, gdy układa porozrywane kartki. Widzi dyktafon i próbuje go złożyć. Nagle z niego dochodzi, Zeyer, kocham cię. Ja też cię kocham, Selim. Zeyer, zostaje nam jeszcze kilka kroków, aby spełnić nasze marzenia. Dla naszej przyszłości potrzebujemy pieniędzy, Zeyer jest wstrząśnięta, słysząc to. Zuhal, to wszystko to ona wymyśliła. Domyśla się Zeyer, ona mnie oczerniła. I to razem z Selimem. Zeyer rozumie, że dzięki tym dokumentom długo żyła jak w prawdziwym piekle. Nie mogła zrozumieć, co zrobiła źle i dlaczego Yaman był taki niesprawiedliwy wobec niej. Ale teraz wreszcie Zeyer dostaje odpowiedź na swoje pytanie. Zeyer czuje się całkowicie zniszczona.
Jak mógł jej uwierzyć? Zastanawia się Zeyer. W tym samym czasie Yaman przygotował niespodziankę dla Zeyer, dekorując jej łóżko margarytkami, kwiatami, które kocha. Kiedy Zeyer wchodzi do pokoju, mówi Yamanowi, że dla niej zapach margarytek już nigdy nie będzie tak przyjemny, jak było to pierwszego dnia. Niezależnie od tego, jak bardzo się stara, Yaman nie może cofnąć czasu i naprawić rzeczy. Zeyer przypomina mu, co powiedziała mu w pierwszym dniu ich znajomości. Yaman czuje się nieswojo i odwraca wzrok. Zeyer prosi go, aby spojrzał jej w oczy, bo nie chce rozmawiać z murem. Co ci powiedziałam wtedy? Że miałam ojca, któremu ufałam, a teraz jesteś w moim życiu i masz moje zaufanie do wszystkiego. Wierzyłam, że najbezpieczniejszym miejscem dla mnie jest pod tym dachem obok ciebie. Ale ty... Zeyer pokazuje Yamanowi kawałki papieru, które znalazła. Z powodu tych kawałków papieru, żyłam jak w piekle? Czy to była moja wina? W tych fałszywych dokumentach i zdjęciach? W spreparowanym nagraniu na dyktafonie? Pyta płacząc Zeyer, ufałam ci, a gdybyś mi powiedział, że muszę umrzeć, umarłabym, nie pytając o powód. Ty, jak mogłeś, po wszystkim, co przeżyliśmy, pomyśleć, że mogłabym upaść tak nisko, postąpić w ten sposób? Roztrzaskałeś mnie na kawałki, dlaczego? Praca. Praca polega na tym, że nigdy mi nie ufałeś, a zaufałeś temu tutaj, temu śmierdzącemu oszczerstwu. Zeyer rzuca kawałki papieru na podłogę. Koniec, to koniec, oświadcza płacząc Zeyer. Yaman wygląda załamany, milczy i nie wie, co robić. Zeyer wychodzi, Yaman goni ją, chwyta ją za rękę i prosi o wyjaśnienia. Czy mnie nie usłyszysz? Nie, odpowiada Zeyer i opuszcza pokój, wchodząc do swojego starego pokoju, zamykając za sobą drzwi. Yaman puka daremnie do drzwi i próbuje wejść. Otwórz drzwi, żeby ci opowiedzieć. Błaga Yaman. Wiem, że jesteś na mnie obrażona, ale otwórz, pogadajmy. Słyszysz mnie? Proszę, odejdź. Mówi płacząc Zeyer. Yaman słyszy, że Zeyer płacze, łapie się za serce i wraca do sypialni. Yaman jest bezradny, nie wie, co robić, bo wszystko to dzieje się przez niego. Przez mnie, przez mnie, przez mnie, przez mnie, powtarza Yaman, uderzając swoim pięścią w ścianę, aż ściana nie staje się czerwona. Akcja przenosi się do wieczoru. Zeyer wciąż siedzi przy drzwiach swojego starego pokoju i płacze, a Yaman opuszczony siedzi na kanapie, patrząc w jedno miejsce, a potem bezsilnie chwyta głowę rękami. Czy to koniec związku Yamana i Zeyer? Dziedzictwo, odcinek 218, streszczenie, Ali oświadczy się Kiraz? Dziedzictwo odcinek 218 streszczenie szczegółowe, streszczenie 218 odcinka serialu Dziedzictwo, prezentuje się następująco, po rozmowie z ciotką Sultan, Kiraz nie może znaleźć sobie miejsca.
Nie wierzy, że Ali mógłby ją zechcieć i postanawia go unikać, symulując chorobę. A ciocia Sultan robi wszystko, by Ali i Kiraz spędzali czas razem, prosi go więc, żeby zaopiekował się chorą. Oboje młodzi są tym bardzo zawstydzeni. Zeyer wciąż nie może wybaczyć Yamanowi, że uwierzył w pomówienia na jej temat. W rozmowie wyrzuca mu cały swój ból. Yaman jest bezradny, nie ma pojęcia, jak to wszystko naprawić. Iqbal przeprasza Zeyer za to, co zrobiła jej Zuhal. A Zuhal nie może znieść tego, że siostra tak bezwzględnie ją wykorzystała i poprzysięga zemstę. Ali zwierza się Arifowi ze swoich rozterek, a ten radzi mu podążyć za głosem serca. Ali postanawia oświadczyć się Kiraz i mówi o tym Sultan. Przypadkiem ich rozmowę słyszy również Kiraz.